lekarz pogodowia, czyli lekarz SOR-u na pewno do Państwa do żadnej apteki nie zadzwoni. Szpital funkcjonuje, apteka zamknięta, która zaopatruje oddziały szpitalne w leki, wszystkie te, które są niezbędne i tu problemu nie ma. Problem jest z podstawową opieką zdrowotną, tą nocną i świąteczną. Wiadomo, że żadna apteka wtedy w nocy nie jest czynna. Zgadzam się tu z panem doktorem, który pan policji odczytał, pana doktora traktuje to jako list oczywiście prywatny, nie jako służbowy. Nie, nie, jako prywatna wypowiedź pana doktora. Natomiast jest to problem w przypadku dzieci. I to potwierdzam, jest to problem w przypadku dzieci. Tylko proszę Państwa, ja zdaję sobie sprawę, że poza prywatnymi aptekami w Pleszewie, gdzie pracuje magister technik czy dwóch i magister, który jest na stażu, któremu nie wolno samodzielnie sprzedawać leki, są już w Pleszewie szpitale tak zwane sieciowe. Ale przepraszam, nie się byli ze szpitalem, ponieważ się, że tak powiem, dostanie wyłącznie ze szpitala. Nie znam cię. A są apteki sieciowe. Ja proszę Państwa, do niedawna pamiętam, jak wisiały przed Pleszewem i za Pleszewem takie olbrzymie billboardy, na których było napisane koniec drogiego leczenia w Pleszewie. W pierwszej chwili pomyślałem, jeszcze ówczesny starosta, pan Michał Karalus, mi się pyta, co ty tak drogo leczysz, że ja mówię, panie starosta, to nie do mnie. My leczymy za darmo. My leczymy za darmo. Ale okazało się, że powstały sieciówki, czy apteki sieciowe, które nie rozwiązują również problemu. Ja myślałem, że na dzisiejsze spotkanie przyjdzie z trzech właścicieli, albo dwóch, bo chyba te dwie apteki to są jednego właściciela i oni pomogą nam rozwiązać ten problem. Bo tam jest najwięcej pieniędzy. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, gdzie jest dzisiaj najwięcej pacjentów. Najwięcej pacjentów z receptami jest w aptekach sieciowych. Bo oni dzisiaj są na tyle mocni, w jaki sposób to robię, nie będę publicznie mówił, że oni sprzedają leki tak tanie, że inne apteki pomału zaczynają plajtować.